plage en marécage. Devant d'Espagne, en puits d'Équateur. Cześć, siemanko. Witam was w kolejnym vlogu. Witam was w ogóle w nowym roku już. Nowy rok się zaczął. Robót przybywa, nie ubywa. U nas roboty idą cały czas jednym tempem. Ten okres zimowy. Dzisiaj zawozimy sobie tam kiszonkę. Już raz zawiozłem, ale okazało się, że pół balika jest do wyrzucenia. Musiałem przyjechać jeszcze raz. Zawiozę całego balika. Akurat na 3 dni starczy. Na trzy dni starczy kiszonki. Zawiozę całego. Tam już mam wszystko porobione, tylko zawieźć tą kiszonkę. Miałem wam wcale nie nagrywać, bo już przecież taką pracę mieliście nagraną jako film. Ale stwierdziłem, że teraz aktywność na moim kanale jest bardzo mała. Żebyście nie zapomnieli, że jeszcze tworzę na tym YouTubie. Jeszcze taki kanał jest, jeszcze tam istnieje. To planuję dzisiaj zmontować ten film. Ja wam rzucę. Zapewne. I tak, i powiem wam, że w najbliższym czasie możecie się spodziewać nowego filmu z nowego nabytku. Bardzo potężny nabytek. Maszyna, jak na naszą okolicę, bardzo duża i nowa. Nowa, prosto z salonu, wzięta od dealera. Także na pewno film się ukaże w najbliższym czasie, tylko brakuje mi czasu i też pogoda na nagrywanie nie pozwala, tak jak ja sobie ten film zaplanowałem. Bo to jednak planuję już zrobić taki konkretny film, żebyście mieli ładne ujęcia, tak? Bo tak samo i zestaw jest przepiękny. Zresztą sami ocenicie w najbliższym czasie. Ja tu za dużo nie będę mówił, bo to taka trochę niespodzianka, ale was trochę was zaciekawię. Abyście byli ciekawi, co to będzie. Abyście czekali na ten film. Bo ja tak samo jestem ciekaw, jak ten film wyjdzie. Co prawda jeszcze nie mam żadnych ujęć, nie mam nic. Mam jak na razie muzykę taką wybraną, 4 utwory mam pod ten film, jak sobie go wyobraziłem, jakbym go chciał stworzyć. No i najważniejsze, ujęć mi brakuje, tak? Czas jest,
bo w domu teraz się u mnie siedzi. Czas jest, chęci są, ale nie ma co montować. A gdzie ja tak jechałem daleko? Przecież tam po stole na balika nie będę łaził i rozcinał go. No tak, gdzieś wkładamy rękawiczki i idziemy rozcinać balika. Rozcinamy sobie ładnie, pięknie. Rozcinamy balika i wstawiamy go zaraz. Najwcześniejszy balik, jak go tylko otwarłem, to tu wszystko było zapleśniałe. No i pół balika poszło do wyrzucenia i tu jest tylko taka resztka tego balika. I tyle zostało z tamtego balika. Resztę poszło tam na gnój. Wyrzuciłem go. Dobra, wstawiamy. O, jak piękny. Oj, trzeba kurtkę założyć. Ładno. Dobra, włączymy sobie napęd. Bierzemy kurtkę i idziemy. Oho, już się dorwały do siatki. Ten się dorwał. Budziamie. Takie mam podejrzenie. Dobra, ściągamy. Siatkę balika. I tyle by było z tej mojej roboty na dzisiaj. Chociaż jeszcze podrzucę im. To już później nie trzeba będzie przyjeżdżać po południu, tylko już się pod wieczór przyjedzie. Podrzucę teraz. Chodź, psiok. Chodź, pieska. No już, już. Dobra, jedziemy. O, jak tu cieplutko. Rafał zostawił na grzaniu, to cieplutko jest. Jejku, jak mi się podoba, że to jest taki skręt. Że ten ciągnik ma taki skręt. Dobra. Czy ja trafię? O, może trafię. Oj, kamerą dupnąłem. Ja czy nie przestawiłem? Chyba nie. Dobra, robimy tak. Odciągniemy to trochę. Wyjedziemy i zostawimy go tak, niech stoi. Jeszcze. Dzisiaj wam dogram. To zaraz jadę wyrzucić obornik na pryzmę. To pojadę, parę ujęć porobię na początek filmu, żebyście mieli takie na początek tego vloga. O, kawałek tam, minutkę zrobię takiego filmu pod muzyczkę. Kurde, po co podpiąłem to? Pytak miałem odłożyć. Oj, Rafał, nie przemyślałeś tego. Nie myślisz. Nie myślisz. Myśl trochę. Kurde. Dobra.
Tak. Tak. Koło kosiarki, koło zabytku postawimy. O właśnie, jeszcze powiem tak jedno słowo. Wstawię link. Kurde, mogłem wam tak samo i pokazać. Mamy do sprzedania opryskiwacz Pilmet. Pilmet 400 litrów, belka 12 metrów. Ogłoszenie podam w komentarzach, nie w komentarzach, tylko w opisie. Wstawię wam tam link do ogłoszenia. Opryskiwacz, tak jak tam jest napisane w opisie, jest, był używany na 10 hektarach. Tata jest pierwszym właścicielem od nowości. Ten opryskiwacz użytkuje. Mówi, że nie było problemu z nim wcale. Opryskiwacz dobry, nic się nie leje z niego. Jakby ktoś był chętny zakupem takiego opryskiwacza, to numer jest podany. Tylko żebyście sobie żartów nie robili. Jak jest ktoś zainteresowany, to niech dzwoni, niech przyjeżdża. Opryskiwacz jest garażowany. Co użytkowanie. Co użytkowanie było. Co był wykonywany oprysk na zboża. Po każdym oprysku był dokładnie wyczyszczony, wymyty. Nie to, że był wstawiony taki, jaki przyjechał z pola. Był myty, dbany, olej był wymieniany w pompie. Także jest. No jest niezła maszyna. Moim zdaniem. I ona jeszcze pochodzi wiele lat. Tylko no, dla nas już taki opryskiwacz to jest za mały i stoi i miejsce zajmuje. A może ktoś by był chętny na taki opryskiwacz od pierwszego właściciela. I co, ja będę kończył tego vloga. Ja jeszcze tutaj robót mam trochę. Także dla mnie się dzień nie skończył jeszcze. Ja idę pracować dalej, a wy, wam życzę, no, żeby, o, takie jeszcze życzenia na nowy rok, żeby ten rok 2021 był lepszy niż ten 2020. No i tyle wam życzę. Na razie, trzymajcie się, cześć.